Witam serdecznie Państwa na naszym briefingu prasowym. Briefingu, na którym chciałbym przedstawić naszych kandydatów na wójtów w poszczególnych gminach powiatu myślenickiego oraz naszych kandydatów z powiatu myślenickiego, z ziemi myślenickiej do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Szanowni Państwo, data wyborów jest już nam znana. Pójdziemy na wybory samorządowe 21 października w pierwszej turze. Tam, gdzie te wybory nie rozstrzygną się, ta druga tura zostanie przeprowadzona 4 listopada. I tak, Szanowni Państwo, jako poseł dzisiaj, tu chciałem to też stanowczo podkreślić, będę rekomendować na wójtów poszczególne osoby. Zacznę od tych, którzy już dzisiaj sprawują swoje funkcje w samorządzie gminnym. Myślę, że od takiej kolejności chronologicznej to naszym kandydatem na wójta gminy Tokarnia będzie pan Władysław Piaścia, który sprawuje swój urząd od 2010 roku. Jest samorządowcem. Wcześniej oprócz funkcji wójta był również radnym powiatowym. Stąd tutaj ta rekomendacja dla pana Władysława Piaściaka. Sprawdził się na stanowisku wójta przez te lata i tak zdecydowaliśmy, że będziemy wójta Piaściaka rekomendować dalej jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na wójta gminy Tokarnia. Również wójtem, który dzisiaj pełni funkcję na urzędzie wójta gminy Pcim, jest pan Piotr Hajduk. I to kolejna osoba, którą chciałem Państwu zarekomendować. Będziemy pana Piotra Hajduka popierać. Oczywiście kandydata jako Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, kiedy zostanie oczywiście zarejestrowany. To, Szanowni Państwo, wójtowie, którzy już pełnią swoją, tak jak powiedziałem, funkcję, pełnią swoją służbę dla lokalnych społeczności. Są też gminy, w których będziemy wystawiać swoich kandydatów po raz pierwszy. I tutaj rozpocznę, korzystając z parytetów, z pierwszeństwa pań. Naszym kandydatem w gminie Wiśniowa będzie pani Stanisława Kasprzycka. Osoba związana od dzieciństwa z gminą Wiśniowa, mieszkanka tej gminy. Ostatnio dyrektor szkoły powiatowej, co prawda w gminie, szkoły podstawowej w gminie Siepraw, ale tak jak powiedziałem, bardzo związana ze sprawami mieszkańców gminy Wiśniowa, znająca te problemy, też posiadająca umiejętności do tego, aby zarządzać taką gminą, taką jednostką jak Urząd Gminy Wiśniowa. Następnym naszym kandydatem tutaj na powiecie myślenickim jest pan Dawid Lęczowski, obecnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Siepraw, i to nasza kandydatura do na wójta gminy Siepraw. Następnym naszym kandydatem w wyborach samorządowych, którą rekomenduję na stanowisko wójta gminy Raciechowice, to pan Wacław Żarski. Obecny tutaj pan Wacław jest rodakiem, rodem pochodzi z gminy Raciechowice. Jest przedsiębiorcą. Myślę, że właśnie gminie Raciechowice potrzebna jest taka osoba przedsiębiorcza, która będzie potrafiła zapanować nad przede wszystkim finansami, wydatkami, całą sytuacją finansową, która jest ciężka dzisiaj w gminie Raciechowice, czego mamy świadomość, ale jesteśmy przekonani, że osoba pana Wacława Żarskiego z tymi problemami będzie potrafiła i umiała sobie skutecznie poradzić. Szanowni Państwo, to nasza drużyna do poszczególnych gmin powiatu myślenickiego, którą dzisiaj chciałem przedstawić Państwu. No i też chciałbym zaznaczyć i przedstawić osoby, które rekomenduję do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jest z nami dzisiaj tutaj, myślę, że dobrze znana przede wszystkim środowisku sportowemu pani Anna Szafraniec-Rutkiewicz, była kolarka górska, mistrzyni Polski. Pani Anna będzie startowała z nami do Sejmiku Województwa Małopolskiego z miejsca numer 5. Drugą kandydaturą
z ziemi myślenickiej, jest też, myślę, że osoba dobrze znana, kompozytor, człowiek kultury, pan Robert Bylica, który będzie zamykał naszą listę do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu numer 4. Szanowni Państwo, na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy briefing, który miał głównie przedstawić osoby, które na chwilę obecną zostały zarekomendowane na wójtów w powiecie myślenickim, którzy będą reprezentowali Prawo i Sprawiedliwość. O następnych kandydaturach w miarę podjętych decyzji będziemy się starać Państwu też przekazać informacje już bezpośrednio przy rejestracji poszczególnych kandydatów na wójtów, burmistrzów, czy jeżeli zostaną podjęte też porozumienia, być może jeszcze z obecnie urzędującymi wójtami, burmistrzami poszczególnych gmin, o tym będziemy Państwa na bieżąco informować. Na tym chciałbym zakończyć i zaprosić ewentualnie już Państwa do zadawania indywidualnych pytań zaraz po zakończeniu briefingu prasowego. Bardzo serdecznie dziękuję i jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji.